Podstawowym karmą dla nich to jest jęczmień. Niektórzy dziwią się i zaskakuje ich to, ale naprawdę wiem, że to mi daje dobry rezultat przez już wiele lat i jestem z tego zadowolony. Potem w czasie tygodnia cały czas dodaję do tej karmy różne komponenty, które są potrzebne. To właściwie tak, od tamtego roku kupowałem Energy, jechałem na Energy, ale od tamtego roku ta karma troszkę się popsuła i zrobiłem swoją. Znaczy swoją, kupuję komponenty takie jak konopie, sorgo, daria, ryż, szpady, teraz tak, kukurydzę mam swoją w kolbach, którą łuszczę, grochu nie używam, słonecznik łuskany i słonecznik zwykły. I to podczas lotów to dodaję do karmy w miarę jaki ma być lot, większa ilość. Także z tego jęczmienia bezpośrednio nigdy nie przechodzę gwałtownie na jakąś ostrą karmę, tylko to robię tak płynnie. W zależności od długiego dystansu, jaki lot się szykuje, to szybciej przechodzę na tą lepszą karmę. Ale zawsze tego jęczmienia tam troszkę jest. Pszenicy też troszkę używam, bo potem jak są na 700 karmione pszenicą lub kukurydzą, to żeby dla nich to nie był jakiś stres, że one dostały w kabinie pszenicę, a u mnie nigdy nie miały. Także dobrej jakości pszenicy tam zawsze w tej karmie też jest. To na tej zasadzie to jest prowadzona hodowla przez cały sezon, tylko w zależności od wydłużenia lotów jest podawana karma, kiedy jest dodawana kukurydza, wszystko. Także ja sobie sam to, jak są gołębie za ciężkie czy coś, to sobie ujmę jakieś inne karmy, to dodam tej lepszej, oleistych rzeczy. Do tego też siemię dodaję, bo tak mogę zaznaczyć, bo ktoś... Także że te rzeczy podstawowe są u mnie pojedynczo, a ja to komponuję jak mi pasuje. Teraz jesteśmy w gołębniku samic, samiczki mają, jak i wdowce, trzy podobne takie gołębniki. Może dlatego tak zbudowałem te gołębniki, bo chciałem jeszcze tak podobne, że chciałem brać na zazdrość, ale to nie wyszło mi i zrezygnowałem z tego. Te samiczki mają takie siodełka, to bardzo wąskie i to bardzo dobrze mi się sprawdziło, ponieważ nie wchodzi dwie samice, bo jak miałem szersze, musiałem przerabiać, bo jak miałem szersze, to wchodziły po dwie samice i się między sobą parowały. Gołąbki są tutaj, mają swoje pomieszczenie, krata właśnie to robi bardzo dobre, ma czynnik taki, że one tu jajek nie niosą, niewygodnie z nim w pary. One mają do dyspozycji dużą wolierę, na którą wypuszczam je tędy, one se wychodzą. I są na wolierze, mają tak, a wybór wolierę w całości do dyspozycji lub tu gołębnik. Ja im nie wymagam od nich, gdzie mają siedzieć, nie to, że ich wyganiam, zamykam tutaj, że one chodzą tu i tam i kiedy im pasuje, ale w większości siedzą na wolierze. Co do samic, to mogę powiedzieć, że u mnie samice naprawdę spisują się dużo lepiej jak samce. Choć grzech narzekać, bo im trzecim lotnikiem w hodowcy samczyk ma 14 na 14 konkursów, ale ogólnie i w zespole lotników to też jest trzy samczyki, ale ogólnie bardzo dobrze mi się spisują samice. W maratonie to wicemistrzostwo Polski to właśnie mi zrobiły trzy samiczki. Także, że i to większość tych gołębi, które coś mi tam pokazały więcej, to są samiczki. Ale można powiedzieć, że są takie loty, że też nie można tylko liczyć na same samiczki, bo są loty, że siada czy cztery samce, dopiero się pokażą samiczki. Także metoda totalna jest dobra, ale dobrze by było, tam można powiedzieć hodowcom, że dobrze by było, że te czołowe gołębie mają w domu tego swego partnera i wtedy można od niego więcej wymagać i on z siebie więcej daje ten gołąb. Co oprócz gołębi przyczyniło się do Twojego sukcesu? Bardzo ważnym czynnikiem jest gołębnik. Gdy ten gołębnik budowałem, to znaczy garaż i już z zamiarem zrobienia gołębnika nad tym garażem, to powiem tak, że obejrzałem wiele gołębników i tam zawsze coś z każdego gołębnika wyciągłem, żeby coś u siebie nowego wprowadzić. Podstawowym czynnikiem to jest, mi się zdaje na pewno, a nawet na 100% powietrze, które naprawdę musi być świeże i musi być obrót tego powietrza i wymiana. I tutaj zastosowałem na przykład, że okna specjalnie zamontowałem w poziomie, że są otwierane do góry,
Tak samo to, jak i na przestrzał u samic, są otwierane do góry. Ktoś mówi coś o przeciągu, ale jeśli te drzwi są zamknięte, to cyrkulacja powietrza jest tylko pod rusztami. I myślę, że zawsze są na przestrzał otwarte i jakoś nigdy nie spotkałem się u gołębi z katarem. Co do tego jeszcze u mnie ten sufit to jest tak zbudowany, że nawet jak mi gołąb wyleci na zewnątrz, to i tak w tą stronę wejdzie. Do środka wejdzie, na zewnątrz nie wyleci stąd. No i zastosowałem takie dwa mocne wyciągi naturalne powietrza. Naprawdę to są tak duże, że nawet ten tam, jak coś tam jakiś malowałem, te kominki czy coś tam, to nawet przez nie wychodzę na dach. To one naprawdę tam, jak się stoi w tym kominku, to aż włosy się ruszają, że taki ma ciąg powietrza. Myślę, że powietrze to jest podstawą dla gołębi, dla zdrowego gołębia. Jak on ma jeszcze jest dotleniony, ma organizm, to można od niego wymagać więcej. Ważnym czynnikiem też jest wilgoć w gołębniku, która na pewno nie sprzyja gołębiom i doprowadzeniu ich do formy. Ten gołębnik jest na piętrze i myślę, że on jest suchy. Co do upałów, miałem tutaj dach podbijać jeszcze płytami, bo myślałem, że będzie za gorąco, ale ta folia, która jest paro odpuszczalna, to ona wystarczająco jest, bo przy temperaturach powyżej 30 stopni w gołębniku jest naprawdę taka jakby powiedzieć temperatura. Gołębie, jednym słowem powiem, gołębie dobrze się czują, bo sobie leżą na skrzydełku i ja jak wejdę z upału, to jest tu chłodno. Może troszkę to jest ten gołębnik na początku sezonu, jak jest zimniej, to gołębie może później formę łapią, bo jest troszeczkę on za zimny na początku sezonu wiosną. Ale potem te warunki są całkiem inne i ta temperatura, jak są upały, to tutaj jest naprawdę wtedy przyjemnie. Co do samców lotowych, to u mnie jest jedna zasada. Jeśli samiec wywalczy dwie cele lub trzy, to nie zabiera mu tych cel. On to ma zawsze, jak jest dobrym lotnikiem, ale to zawsze, który te ma dwie, trzy cele, to na ogół jest dobrym lotnikiem. Jakby nie był dobrym lotnikiem, to i tak idzie do kasacji, i tak i te cele są do odzysku. Ale większość gołębi, tak jak ten z kompletem konkursów, ma tutaj dwie cele. Olimpijczyk, który był pierwszym olimpijczykiem, miał te dwie cele. Także większość gołębi u mnie samców, tych czołowych, w większości zdarza się, że one mają po dwie cele. Ale mówię, że ja nigdy im nie odbieram, nie wyganiam ich i oni sobie to wywalczyli i nie oddają nikomu i to jest ich. Jak często sprzątasz gołębniki? Co do sprzątania, to zaczynamy sprzątać na przykład... Pierwsze sprzątanie jest na wiosnę po lotach młodych. Potem jest w połowie roku i na jesień po pierzeniu. To są trzy takie generalne sprzątania. Ale najważniejszym sprzątaniem jest u mnie sprzątanie, jak zaczynają się loty i odsadza młode. Wtedy jest właśnie czyszczenie generalne, mycie z dodatkiem tam środku jakiegoś dezynfekującego. To tam teoretycznie to nie gra roli jaki środek, ale zawsze coś tam dodam. I to jest wymycie wszystkich cel, ścian, wysprzątane wszystko. I podczas sezonu jest tylko jedna zasada, że po każdym oblocie rano tutaj spod tych kratek sprzątam samczykom i samiczkom z półek i wtedy widzę jaki jest kał i obserwuję, czy jest ładny kał, czy go on pół rzuca. To świadczy o jego zdrowiu. I wtedy mam jakiś już obraz na jego zdrowie i jego formę, tego gołębia. I to jest raptem 15 minut przy oblocie każdym. Także wchodzę, mam taką deskę, przesuwam tutaj dołem, tylko skrobaczką pociągnę raz. Także 15 minut i jest zrobiona robota. W dzień to robię, bo obserwuję wtedy. Zauważam, jakiś gołąb leje, czy późno przyjdzie. Wtedy go odstawiam na bok i on jest taki, mam tutaj tą celę taką karencyjną i on tam siedzi, coś mu podam. Widzę, że jak kał jest dobry, wraca do gołębnika. W jakie dni kąpiesz swoje gołębie? Co do kąpania gołąbków, to podczas sezonu lotowego, choć nie lotowego, są raz w tygodniu obowiązkowo kąpane. Co do dnia kąpania, to też to obserwuję troszeczkę, bo czasami nie chcą się kąpać, jak jakieś przeobloty są przy opadach deszczu czy coś takiego. Można zauważyć gołębia, kiedy się chce kąpać, jak się kładzie przy pojniku. To jest takie też, że już wiadomo, że one chcą się kąpać. Ale ogólnie to środa, czwartek jest takim kiedy podaję im kąpiel. Wtedy one chętnie idą.
jak widzę, że jeszcze jakiś środek jeszcze nie mają takiej chęci do kąpania, to przekładam to na czwartek. Także te dwa dni są przeznaczone do kąpania, to w zależności od chęci, kiedy one wiem, że będą miały chęć do kąpania. Bo to nie jest tak, że tylko się wodę wstawi, to one zawsze wchodzą. Musi być tak, że one chętnie to zrobią. Jakie preparaty i suplementy diety stosujesz w swojej hodowli? Co do karmienia i podawania do jakichś dodatków dla gołębi, to gdy gołębie wracają z lotu, to do wody dostają miód z glukozą i do tego jeszcze wciskam zawsze cytrynę. Taką no, moim zdaniem to taką robię lekką dezynfekcję wody. To mają podczas przylotu. Następne dni to staram się coś dać na wątrobę, taką osłonę i dostają zasiedlacze bakterii. Po locie wiadomo, że jak gołąb przyloci z lotu, to ma rozwolnienie i ten kał jest spalony. Też raz w tygodniu podaję propolis z czosnkiem wymieszany na karmę. To mi się wydaje, że jest dobrą rzeczą. Co do jakichś zapobiegawczych leków podczas sezonu lotowego, to co jakiś tam czas, też nie ma reguły, że ten tydzień czy jak, tylko wizualnie patrzę. Mam gamba kokcji RO, TTK i z tych produktów, znaczy nie wchodzę na, może tak powiem, że staram się używać te stare produkty, które mi się do tej pory sprawdzają. Jak słabiej polecę, to coś będę szukał nowego, ale na razie to stosuję te swoje stare produkty, które jeszcze do tej pory nie zawiodły mnie, może tak powiem. I to podaję też nie jest reguła sztywna, że co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, tylko zależy, jak były długo w kabinie, jak dwudniowe czasami, czy zatrzymane są, czy przywiezione, to wtedy się podaje na rzęsiska, jeśli był ciężki lot. To są dużo czynników, wpływa na to, co im można podać. Ale tak to ogólnie to wspomagające rzeczy, to bardzo zadowolony jestem z Bica. No, to jest ten jodalina, która pobudza tarczycę, te inne. Powiem szczerze, że to podaję dwa razy w tygodniu, we wtorek i w piątek na wieczór. No to aż każdy się dziwi, że to może przed samym, bo to jak w sobotę mamy wkładanie, to w piątek na wieczór. I to jest dla mnie, już kupę lat to robię i jestem z tego zadowolony. Co do tych produktów jeszcze takich wspomagających gołębie, no to powiem, że jest bardzo ważnym produktem magnez i żelazo, które też to tak z ręki od czasu do czasu podaję. Czy masz jakąś własną metodę prowadzenia gołębi? Co do gołębi, metody ich prowadzenia, to kiedyś miałem z tym ogromne problemy, bo gołębie były dzikie, na samym początku je zacząłem hodować i nie wiem dlaczego, ale nie mogłem sobie z tym poradzić. No ale kiedyś byłem u Fabiana i zauważyłem, że u niego gołębie były tak spokojne, jak teraz może u mnie. Ale nie wiedziałem, jaki to czynnik jest, a to jest właśnie, ten człowiek był młody, za bardzo energiczny, ruchliwy, łapał te gołębie bez potrzeby cały czas po gołębniku, a gołąb jest taki, że jak się koło niego często chodzi, ale nie łapie się go bez potrzeby w ręce, on się staje spokojniejszy i ma do ciebie zaufanie. A jeśli cały czas za nim się gania i się go łapie, to on się stresuje i wtedy jego zachowanie jest nerwowe. No i to z czasem samo przyszło mi to, że nawet nie wiedziałem, zauważyłem, że te gołębie jednak już się uspokoiły i są teraz naprawdę bardzo spokojne. Ktoś obcy wchodzi do gołębnika, one nie reagują. Ja sam mogę przyjść podczas lotu, sobie lubię w drzwiach kucnąć, obserwować, jak one się zachowują. One na mnie uwagi nie zwracają, choć większość hodowców mówi, że do wdowców się nie wchodzi podczas dnia, żeby wypoczywały. Ja lubię to robić i obserwować je, ja se wypoczywam przy tym i one naprawdę nie reagują na mnie wtedy, nie denerwują się w ogóle, bo to często tak lubię, to jest przyjść i se zaobserwować je. A co do spokojności tych moich gołąbków, to mogę dodać, że naprawdę one są w ogóle, się nie boją niczego i naprawdę są gołąbkami takimi, że ja se biorę do ręki je i one cały czas, to znaczy można powiedzieć, że one są tak do mnie przywiązane, że one mogą lecieć i do mnie nawet, bo
one w ogóle się mnie nie boją. Także te gołębie to są naprawdę już zaprzyjaźnione ze mną. Na pewno jest w tym wiele prawdy. Już nie jeden czołowy hodowca stwierdził, że dobry gołąb wraca do domu nie tylko do swojego partnera i do swojej seli lęgowej, ale także do swojego hodowcy. Oczywiście tylko wtedy, gdy jest z nim mocno zaprzyjaźniony. Poznaliśmy już metodę lotowania oraz zobaczyliśmy, jak zbudowany jest gołębnik. Przyszedł teraz czas na prezentację najlepszych gołębi. Chcę zaprezentować teraz drużynę mistrzowską w kategorii maraton, która zdobyła koeficjent 17 z groszem. Pierwszy gołąbek, którego przedstawię z tej drużyny, drużyny, która zdobyła w maratonie drugie wicemistrzostwo Polski, to jest samiczka 81-11. Ta samiczka jest wnuczką mego olimpijczyka z Dortmundu. Jest prawnuczką Kusia super ciemnego, też brązowego medalisty w kategorii C z Dortmundu. I jest prawnuczką sprinta Albrechta Marcelisa. Także w tym gołębiu jest wiele czołowych gołębi. No, chcę jeszcze dodać, że tutaj jeszcze są gołąbki w tym gołąbku z linii Jaworski Michalak z tej jedynki. Tam jest i Czampa, który tam był, od jedynka była wypożyczona dla drapy. To jest ta samiczka i ona zdobyła koeficjent 3,49 w kategorii maraton. Obok jest siostra tej olimpijki samiczki, 6,6,18. Ta samiczka w tym roku w kategorii maraton wylatała wynik 3,19 z dwóch lotów, bo więcej żeśmy nie mieli. I ona, powiem tak krótko, że ona od Mutka leci, ona Mutkiem była lotnikiem oddziału, potem Roczną też była lotnikiem oddziału, a teraz miała 13 konkursów, jest drugą lotniczką okręgu. Także ona 3 lata rzędu super leci. Jako Roczna miała koeficjent 10 z groszem w kategorii B, a w tym roku znowu jest w maratonie, ma koeficjent 3,19, w kategorii C miała 10 coś tam z groszem. Ta samica jest tak samo z tej samej pary co olimpijka. Chcę dodać, że jeszcze roczny gołąb z tej samej pary w tamtym roku był 5. roczkiem oddziału, który naprawdę w tym roku po 3 lotach ma komplet konkursów. Także ta linia gołębi, teraz ta para rozpłodowa, która daje gołębie, to jest u mnie, można powiedzieć, najlepszą parą rozpłodową. Także myślałem kiedyś, że jak miałem z tego pierwszego olimpijczyka, to już więcej nie będę miał tak dobrej pary rozpłodowej, ale jednak tylko na wszystko trzeba czasu, bo to jednak te gołębie muszą się postarzyć, żeby coś pokazały. I trzecim gołąbkiem w kategorii maraton jest samiczka 6,6,13. Ona zdobyła koeficjent 11. Z przecinkiem, w każdym bądź razie ten gołąbek zamknął tą drużynę, choć jakby on nie siął to 11, tylko po przecinku z większym koeficjentem był jeszcze samczyk, także rezerwa była dobra. No, te dwie samice jednak z 6 z groszem zdeklasowały resztę gołąbków w kategorii maraton, ale 11 koeficjent to też jest super wyczyn na 2 loty, które żeśmy odbyli. Ta samiczka pochodzi po bracie olimpijczyka, mam takiego samczyka na DV-owskiej obrące, ja mówię na niego DV600, to ten gołąbek też mi dał wiele, wiele bardzo dobrych gołąbków i ona jest wnuczką tego gołąbka. Także można powiedzieć, że to jest jedna linia gołębi, która pochodzi z tej linii Leysen Gumarus, Hofkens. To była ta pierwsza moja linia gołębi, co tak wybitnie latały. Ten gołąbek, 04 rok, to jest samczyk, brat olimpijczyka, weteran. On w swoim sezonie lotowym, wieloletnim sezonie lotowym, wylatał 84 konkursy. Naprawdę to był gołąbek zadowolony. Teraz jest na emeryturze, jest niepłodny już, także że tylko siedzi. Tak samo jak olimpijczyk, jego brat. Oni są u mnie, mają dożywocie. Za to, co ile wiele, za to może, że co ile przyjemności mi dali z tego lotowania gołąbkami. To jest mój pierwszy olimpijczyk, gołąb 12,69, medalista brązowy z Dortmundu w kategorii B.
No, on w swoim życiu wylatał 8 pierwszych miejsc. Naprawdę był gołębiem super. Tych pierwszych miejsc może miałby więcej, jeśli by wchodził od razu po przelocie. A on, jak zobaczył na niebie krążącego gołębia, to zawsze tańczył po desce i dopiero jak weszedł tamten do gołębnika, on za nim. Tak, że mi tak, powiem tak, zepsuł nawet chyba bodajże z 2 pierwsze miejsca. No teraz jest na emeryturze też, jest w lotowym gołębniku, samiczka do niego leci, tylko on sobie tylko lata na oblotach. On miał taką bardzo dobrą cechę, bo przy oblotach nie trzymał się stada, zawsze odlatywał. Czasami się zabrał z jakimś gołąbkiem, 2-3 z nim poleciały, ale czy nawet jak nie chciał lecieć, on zawsze se klaskał i odlatywał. Chcę zaprezentować drugi zespół lotników w Polsce, który w 2014 roku zdobył 119 konkursów i tą drużynę reprezentowało 7 samiczek i 3 samczyki. Te gołębie zdobyły od 14 konkursów do 11. Pierwszym gołębiem jest samczyk czerwony, który zdobył 14 konkursów, 67-22. Ten samczyk także jest trzecim lotnikiem Polski w kategorii samczyków dorosłych. Zdobył 14 na 14 wkładanych. Drugim lotnikiem 13 konkursów to jest samiczka siostra olimpijki, która zdobyła 13 konkursów. Także jest lotniczką, drugą lotniczką okręgu. Po 12 konkursów miały gołąbki, to jest olimpijka, 12 konkursów miała zrobionych, samiczka 6-6-47 i 30-60. 30-60, ta samiczka z tego lotu teraz wsiądła u mnie pierwsza, 8 w oddziale na 5300 gołębi. Ona 2 razy reprezentowała okręg Wałbrzych na wystawie ogólnopolskiej w kategorii C. Następnie samiczka 30-63 też 2 razy reprezentowała okręg za kilometry. W 2013 roku była 12 gołębiem Polski, miała 11 tysięcy kilometrów przeleciane. Ta samiczka w tamtym roku była trzecim gołębiem w biuletynie Dobry Lot w kategorii A. Także ona też mi bardzo dobrze się spisuje. Dodam jeszcze, na przykład ta samiczka jest 657, ta samiczka jest w kategorii maraton, też była reprezentowała okręg, miała koeficjent 30, ale przez 2 lata my żeśmy mieli w maratonie po 2 loty i to znaczy musiała mieć wykonane 4 na 4, zdobyła 2 razy pierwsze miejsce, 6. No i z jednego lotu miała koeficjent 25, dlatego ten koeficjent troszkę ją popsuł, a nie było z czego poprawić. Chcę dodać, że 6 gołębi, tutaj jest wnuków 1261, tego brązowego medalisty z Dortmundu. Także jak gołębie bezpośrednio po nim mi się nie pokazywały i byłem taki lekko rozczarowany, tak czas pokazał na to, że wnuki bardzo mi się dobrze pokazały, lecz nie z wszystkimi samicami. No, z jednymi samicami była rewelacja, te wnuki się pokazały, a z niektórymi była totalna klapa. Tak to jest, że w tych parach rozpłodowych zawsze musi być zgrane. Samiec z samicą muszą zagrać jakoś, żeby naprawdę te gołębie jakiś efekt pokazywały i były dobre. Chcę zaprezentować gołąbki z rozpłodu. W większości gołębie te to są brat, siostra lub syn, córka gołębi olimpijskich. No, w większości to są medaliści nasi, polscy. Część gołębi jest po moich olimpijczykach, ale część gołębi jest od hodowców z Polski. Samczyk 1005 to jest półbrat olimpijczyka i półbrat olimpijki. On jest gołąbkiem teraz rozpłodowym. Bardzo dobrze leciał. W kategorii A wylatał w jednym sezonie koeficjent 20. To był bardzo dobry wynik, ale
zerwał skrzydło i jeśli nie lata, to skrzydło jest normalnie, zachowuje się, ale przy lotach, po trzech, dwóch lotach tamu ten defekt się odnawiał i przeszedł do rozpłodu. Tu jest jego brat Trójka. Trójka może nie był taki dobry w rozpłodzie, ale jego syn jako roczny u mnie był najlepszym gołębiem w kategorii B. On w parze z siostrą Zeusa od braci Lipkiewicz dość daje dobre gołąbki i wróciłem do tej pary w tym roku.